Dzień dobry. Dzień dobry, jest tu ktoś? Halo? Stój! Odwróć się, nie ruszaj się! Ręce do góry! Chyba jakieś nieporozumienie, ja tylko chciałem... Powiedziałem ręce do góry! Mam tu pełen zbiorniczek cholernie zimnej wody. Ona jest tak zimna, że przy niej mizianie kostką lodu po sutkach wydaje się niewinną zabawą. Spokojnie. Ja nie chcę naprawdę żadnej awantury. To dlaczego wchodzisz na basen bez klapków? Ja nie wchodzę na basen. Znaczy, przyszedłem tutaj, ale... Chodzi o to, że ja po prostu coś u was zostawiłem. A, no panie, no to trzeba było od razu, nie pan, jakieś awantury tu wszczynasz, no. Spokojnie, proszę pana. O, to tak. Proponuję te. Jeszcze wilgotne, ciepłe. Po poprzednim właścicielu, proszę, będzie jak znalazł. Ja zgubiłem coś innego. A? Rozumiem. Też lubię sobie założyć. Zgubiłem coś innego. Aha. No, ja lubię sobie założyć, bo to jest ten... czepek. Taki... podwójny. Dla bliźniaków. Tu zapina, razem pływają. Obrączkę, proszę pana, zgubiłem. A! Obrączkę! Może znaleźliście jakąś obrączkę? No, proszę pana, obrączek to tutaj mamy te pełną obrączek. To świetnie, to ja bym... Ostatnio znaleźliśmy minimum 5. O. Minimum, bo wszystkim sprzątaczkom nie ufam. O. Wie pan, pracuje u nas kilka osób z Ukrainy. A. I one akurat są uczciwe. O. Ale reszta daj pan spokój. Czyli nie jestem pierwszy. A to musi pan zapytać żony. Z tą obrączką. Nie, gdzie tam, panie? Proszę pana, obrączek to tutaj gubią faceci, to można powiedzieć na pęczki. No. Szczególnie jak na tej wieżyczce ratownika siedzi pani Ela, pseudonim Pamela. Wtedy oprócz obrączek znajdujemy też bardzo dużo tego. Może pan jednak weźmie, to taki pana rozmiar, widzę, nie, co? Nie, nie, ja dziękuję bardzo, jednak obrączkę bym wolał. No dobra. Co, rozumiem, że to jest tak jak z tymi gaciami. Tak pan mi pokaże te, co pan znalazł, ja będę mógł sobie tę swoją wybrać, tak? Tak, pewnie, zaraz. Proszę pana, obrączka to jest bardzo cenna rzecz. Ja nie mogę tak wydać na gębę. Nie, nie, na gębę oczywiście nie, nie. Ja bym wolał na palec. Dowcipnij się, no. Proszę. Chętnie panu oddam. Proszę no. Mi najpierw opisać, jak ta obrączka wyglądała. No jak obrączka, no. Przypominała mi moją żonę. To znaczy? Niby okrągła, a jednak płaska. No dobra, a z jakiego była zrobiona złota? No z jakiego? Normalnego, no. Za złotego złota, no. Panie, złoto to złoto. Jak złoto to złoto? No co pan? Przecież nie wszystko, co złote, jest złote. Jak to? A dwa złote? Rzeczywiście. No proszę pana, to było białe złoto, czy może żółte złoto? Czym to się różni? Kolorem. O. No białe jest takie białe, a żółte jest takie bardziej... Żółte. To jak pan wie, to co pan udaje, że nie wie, no? Zresztą wszyscy wiedzą, że białe jest lepsze od żółtego. O, to tak jak śnieg. Co jak śnieg? No biały jest lepszy od żółtego, no. W czym? No w smaku, no. A skąd pan wiesz? Ze słyszenia. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Koszarek. Co, znowu zapomniał pan się ubrać? No, w domu dopiero zauważyłem. A. Widzę, już się ochłodziło na dworze. A w autobusie jakoś dziwnie na pana nie patrzyli? No patrzyli, bo maseczki zapomniałem założyć. No, proszę. Dziękuję. Weź mnie zestaw. Pan ubiera i pan... Dziękuję bardzo. No, dziękuję. No. Do widzenia. O!
czepek. Mój i brata. Panie, co to za koleś jest w ogóle? Ten? No. Ten to jeszcze nic. Żona, mamy tu takiego jednego klienta, który jest notorycznie wypraszany z pływalni. Za co? Proszę pana, na naszym basenie są dwie podstawowe zasady. Aha. Zakaz skakania do wody i zakaz sikania do wody. I on je łamie. Równocześnie. Wie pan, najgorzej jest jak on salto robi. Że to taki zasięg normalnie, by się tak z pędzla chlapnął. No. Ostatnio wchodzę, patrzę, a tam na suficie jest napisane: tu byłem Heniek. Kursywą. Jak? Kiedy? Właśnie, a propos napisane. Co tam było napisane? Gdzie? No na tej obrączce. Obrączce? Po co? Ja wiem. No to po co? Nie wiem. To czemu pan mówi ja wiem? No bo nie wiem. No co pan jest głupi? Ja nie wiem, po co tam ludzie coś piszą, no ale co tam było napisane w środku, no? No masz pan obrączkę taką tu, o mam, kilka takich. Bierzesz pan pierwszą z brzegu i masz pan tutaj coś napisane w środku, nie? O, tu na przykład, patrz pan. Data, nie? O. Ciekawe, co to za data. Co to jest? Co to za data? Ja wiem. No to co za data? Nie wiem. To czemu pan znowu mówi ja wiem, no? Bo nie wiem, no ty pan jest jakiś głupi. No data jak data, może produkcji. Może to jest termin ważności małżeństwa. A taki termin przydatności do spożycia. No. A patrz pan tam jeszcze za tą datą. Moment, czekaj, małymi literami. Już widzę, czekaj pan. Zdzisława. A, widzi pan, to nie jest moja obrączka. Ciekawe czyja? Zdzisława. Przecież to może być też damskie imię. Zdzisław? Zdzisława, może to jest żona. Czyja, Zdzisława? To pańska. Moja? Nie, proszę pana, nie, moja ma zupełnie inaczej na imię. A jak? No zupełnie inaczej. No ale jak konkretnie? No konkretnie to nie jestem pewien. Żona, jak pan nie jest pewien, jak ma żona na imię? Nie no, jestem pan? Pewien, no po prostu. No co pan nie wkręcasz, no jak ma żona na imię? Po prostu, no nie wiem, no panie, no mówię panu, że... Jak pan możesz nie wiedzieć, z żoną pan mieszkasz i nie wiesz, jak pan żona no, nie ma wiem, na imię? Po prostu nie wiem. Jak pan ją wołasz, no? Ja jej nie wołam, ona na mnie krzycze zazwyczaj, co ja będę... Ale jak... Panie, przecież jakbyś pan miał psa, to byś pan musiał jakoś zawołać, nie? Ale ja nie mam psa, to co pan ode mnie chce, no? No to jak pan nie masz psa, to żonę pan chyba wołasz, nie? Nie wołam, nie wiem jak. Jakbym wiedział, jak to bym wołał, nie wołam, bo nie jak wiem, jak ma na imię. Nie to... jestem pewien. No, bo jak się dawno temu poznawaliśmy, to ja mówię do niej, przedstawiam się, cześć, ja jestem Piotr, a ty? A ona na to, Janina. No i... Nie wiem, a teraz już głupio zapytać, bo to 13 lat małżeństwa to... Przegapił pan moment. No, żeby pan wiedział. Kurde, no. Ale to ja nie wiem, panie, no która tutaj, nie wiem, czy to w ogóle tu jest. Weź pan zadzwoń do żony, zapytaj się, co tam było wewnątrz napisane i będziemy wiedzieć, no i panu wydam od razu, no. No jak... Pół dnia będziemy tu stać. Niech pan zadzwoni, co ma się przyznać, że zgubiłem obrączkę, co... A co ja mam się przyznać? Trzeba było nie gubić się, gapić na Pamelę, cholera jasna, no. Dzwoń pan, no. No dobra, no to dzwonię. No. Halo? Go bez imienia. Cześć, kochanie. Słuchaj, taka sprawa jest. No, wyobraź sobie, że zgubiłem obrączkę na basenie. Ale nie denerwuj się. No, znajdę. No, ale no, czemu? Dlaczego krzyczysz? No, nie, że specjalnie. No, jak specjalnie? No, po prostu no, zsunęła mi się. Jaka kochanka? No, to... Nie, że zsunęła mi się kochanka, tylko po prostu w wodzie mi się tutaj ja znalazłem. Właściwie już pan mi tutaj zaraz dać, muszę, co tam jest napisane, wygrawerowane w środku w tej obrączce. Aha. Dzięki. No, co tam jest? Ty świnio, zmarnowałeś mi najlepsze lata życia. Proszę państwa, ja mam do państwa się zastanawialiśmy, czy mówić o tej pandemii, czy nie mówić, ale wszyscy mówią, więc też postanowiliśmy, że coś powiemy, ale nie będziemy się skupiać, słuchajcie, na minusach, bo jest ich za dużo, tak. Więc
Skupmy się na plusach. Tak, na plusach, ponieważ no, to jednak nas, na przykład u mnie w domu, jest taki plus, że ja bardzo się zbliżyłem do mojej żony. Naprawdę ten związek małżeński jest taki pełniejszy i wiem, że już taki mniej do rozerwania po tym czasie. Nie rozumiem, w jaki sposób? No, no po prostu przytyłem już obrączki, no nie mogę zdjąć. I no, próbowałem masłem, próbowałem wszystkim, także no już jestem na zabój. Ale jeżeli chodzi nie, to są plusy, plusy. O rodzinę, to słuchajcie... Przez dwa miesiące, te pierwsze dwa miesiące, kiedy siedzieliśmy w domach, ja mojego młodszego synka w ciągu dwóch miesięcy nauczyłem pisać i czytać. Wow, wow. Można? Wow. Można dobrze czas spożytkować? Okej. Okay. A ile on ma lat? 17. Ale co? Nie rzutuję, no co, ile ma lat? A co on robił wcześniej? Nie wiem, nie było mnie w domu, no po prostu jeździłem, występowałem, teraz mogłem się tym zająć, no o co chodzi? Nie, to kwarantanna oczywiście zbliża. Ja nie mam takiego przykładu spektakularnego jak Michael, ale mam na przykład w marcu, jak to się wszystko tak rozpętało i artyści stracili robotę i wylądowałem w domu, nie? A ty dlaczego w domu akurat? Jaki masz związek z artystami, to mi powiedz. Czasami ich oglądam w telewizji. Szkoda, że oni ciebie nie. No dobra, mów. No. Generalnie, słuchajcie, marzec, ja nie dam się sprowokować. Marzec, kwiecień, jestem w domu, nic się nie dzieje, żona mówi do mnie, może byś się wziął za jakąś robotę, cholerę jasna, nie siedzisz, ale co? No może byś, ja nie wiem, no, coś po męsku, może byś jakieś mieszkanie wyremontował. Mówi, kochanie, ale o co ci chodzi, przecież ładnie mamy. Robert, byłem u ciebie, no, proszę cię. Słuchajcie, nie uwierzycie, skusiłem się i w ciągu trzech tygodni wytapetowałem całe mieszkanie. Naprawdę dałeś radę? Tak. Żona szczęśliwa. Serio? Oczywiście. Dało się? Oszczędzamy na energii. Jak? Do dzisiaj nie możemy doszukać się kontaktów. No to mój nie, debiut, tak, brawo ja! Okej. Naprawdę. Ale ja na przykład, bo się dużo w tym czasie oglądało telewizji, siedziało się w domu, ja odkryłem programy, których istnienia do tej pory nawet nie podejrzewałem, że są. Jakie? Wirowanie, prawnie wstępne, bawełna, jedwab. No więcej nie znam, ale się cały czas uczę. No. Wszystko przed tobą. No. Albo ten najtrudniejszy moment, panowie pamiętacie, to było takie, to było straszne, że nie można było wychodzić z domu. Dlaczego panowie mają to pamiętać, co panie się działy? Nie wiem, czekaj. Czy zlewa? Ale to się wyjaśni na puencie, słuchaj. No. To był taki moment, że nie można było wychodzić, nie można było gości podejmować, do lasu nie można było iść. To było naprawdę, rząd wymyślił, że za każdym drzewem jest koronawirus. To niesamowite. Ale wiecie, o co chodzi. Kompletna izolacja, ale muszę wam powiedzieć, że mimo wszystko co drugi, trzeci dzień miałem w domu gościa z zagranicy. Przecież ty nie znasz angielskiego. No nic, ale i tak się świetnie dogadywaliśmy. A ja go znam? No, że znasz. Jak się nazywa? Jack Daniels. Jack Daniels. Panowie znacie, nie? Przecież Jack Daniels to jest taka latawica, że u wszystkich był, no. Aha, to ty z Jackiem Danielsem żeś tapetował, tak? Rozumiem. Ale nie, ja nie podejmowałem gości za granicę, ja postawiłem na polską przyrodę. Do mnie pod okienko codziennie podchodziły 3-4 żuberki. Codziennie? A co to taka częsta wizyta? Co było tego powodem? No. Problemy małżeńskie? Nie, reklamy telewizyjne. No. Ale zresztą o tym opowiedz, no. Słuchajcie, nie, reklamy telewizyjne. To chcieliśmy się trochę pochwalić, bo słuchajcie, nie tak dawno dostaliśmy fajną propozycję, żeby zrobić taką reklamę telewizyjną. Fajna propozycja, mówię. Trudne czasy, fajna propozycja, coś się uda zarobić, słuchajcie. Ale to nie byle co, dlatego że zadzwonił do nas dystrybutor sprzętu RTV i AGD, największy w Polsce, z taką propozycją. Chłopaki, może byście zrobili nam reklamę, ale taka wiecie, żeby to był taki Hollywood na wypasie. Budżet nieograniczony. Więc słuchajcie, popuściliśmy lejców i zapraszam do naszej super produkcji. Zobaczcie, co udało się sklecić z tych marnych kilkuset tysięcy dolarów. Zapraszam. Z ostatniej chwili zuchwały napad na bank w Warszawie. Kilkunastu napastników przetrzymuje zakładników. Na miejscu zdarzenia są już jednostki policji. Sprawa jest poważna. Z bandytami rozmawia najlepszy z lokalnych negocjatorów. Negocjacje trwają już kilka godzin. Oddajemy głos szefowi lokalnej policji. Proszę Państwa, proszę o zachowanie spokoju. W tej chwili sytuacja zdaje się być opanowana. W środku w banku przebywa w tej chwili nasz najlepszy negocjator, szkolony przez amerykańskie służby marynicą. Z każdej sytuacji, jak do tej pory, wychodzi obronną ręką. Jestem przekonany, że i tym razem wszystko skończy się dobrze. Mamy wszystko pod kontrolą. Mamy nadzieję, że sytuacja skończy się dobrze. Będziemy oczywiście Państwa informować na bieżąco o przebiegu całego zdarzenia. Tymczasem kończę. Mój człowiek nadchodzi. Jak sytuacja w banku? Co z zakładnikami? Szefie, jest ich 10. Wszyscy to są pracownicy banku. Ja tam mam kredyt, mi nie jest żal.
Co wiesz o bandytach? Szef, jest ich 6. Świetnie wyszkoleni, świetnie uzbrojeni. Broń długa, broń krótka. Broń Boże, tam nie wchodźmy. Ewidentnie wyczułem wschodni akcent. Rosja, Ukraina, Białoruś? Bardziej Biała Podlaska. Powiedzieli, że jeżeli nie spełnimy ich żądań, co godzinę będą coś obcinać pracownikom banku. Co? Nie wiem, szefie, może pensje, może socjal, może świadczenia. Nie wiem, nie powiedzieli, to się za szybko potoczyło, szefie. Najpierw była pizza, później kawa i ciastka. Niekulturalnie zgadać z pełną gębą. No, ale unikniemy rozlewu krwi. Szefie, to tak jakby szef mnie pytał, czy na święta uniknę kłótni z teściami. Szefie, to jest loteria. Widzisz jakieś szanse? Niestety żadnych. W tym roku mają przyjechać na 6 dni. Pytam o zakładników. Ich na święta nie zapraszałem. Rozmawiałeś z szefem bandytów? Tak, ale jest niewierzący. Na święta ma inne plany. Nie przyjedzie. No ma jakieś żądania? Tak, wydłużyć Sylwestra, skrócić święta. Powiedziałem mu, że w tym roku to jest niemożliwe. Dopiero jak będzie rok przestępczy. Pytam o sytuację w banku. A co z nią nie tak? Mają zakładników. Mają jakieś żądania? A tak, szefie, mają żądania. Powiedzieli, że zaczną wypuszczać zakładników, jak dostaną od nas porządny okap. Co? Jak dostaną od nas porządny okap. Takie coś, co wisi nad kuchenką. Pochłania zapachy w domu, rybom nie daje. Nie wiem, co to jest okap, po cholerę mi tłumaczysz. No po co szef mnie pyta? Tracimy cenny czas. Po co im okap? Nie wiem, szefie, może remont robią. Na pewno go dobrze zrozumiałeś? Słucham? Pytam, czy na pewno go dobrze zrozumiałeś. Sorry, jeszcze raz twarzą do mnie. Pytam, czy na pewno go dobrze zrozumiałeś. Tak, szefie, jak mówił o tym okapie, to patrzyłem mu prosto w oczy. Świetnie. Jaki kolor? Brązowe przechodzące w piwne. Pytam o okap. Jaki okap? Jaki kolor ma mieć ten okap? A właśnie o to się z żoną kłócimy. Ona chce czarny, ja srebrny. Człowieku, nie dziwicie, że chcą okap. Nie, ja też chcę mieć. Żona bardziej. U nas w domu rybom daje. Zastanów się przez chwilę. Wchodzisz do banku. Masz broń. Bierzesz zakładników, grozi ci za to więzienie i chcesz tylko okap? Faktycznie, szefie, to podejrzane. Przecież każdy by od razu wziął z montażem. Dobra, robimy tak. Wracaj do banku i dowiedz się, jaki kolor ma mieć ten okap. Ten dla nich czy do mnie? Dla nich, do mnie wystarczy do żony zadzwonić. Kontynuujemy negocjacje. Jaki kolor ma mieć ten okap? Jaki okap? Nie, nie, to ja się pytam, jaki okap chcecie? My nie chcemy żadnego okapu. Przed chwilą powiedziałeś, że za zakładników żądacie porządnego okapu. Okupu! Okapu? Okupu! Okapu! Okupu! Okapu! Okupu! No weź, no. Ale weź, ale tak na chłopski rozum, no zastanów się. Czego bardziej potrzebujesz, okapu czy okupu? Okupu! Okapu? Okupu! Okupu? Okapu! Powiedziałeś okapu, ostatnie słowo do dziennika. Powiedział, powiedział. No, to za... Słuchaj! Moment, właśnie, moment, chwileczkę. Może te nieporozumienia, bo nylon źle dźwięk przepuszcza. Pytanie zawodowe. Ty tak ciężko oddychasz, bo to ciśnie, czy było noszone? Nie odpowiadaj, nie chcemy wiedzieć. Nie jest tam nam ta wiedza potrzebna. No to jak z tym okapem? Chcemy okupu, czyli pieniędzy. No to macie problem. Bo tam teraz wszyscy szukają dla was okapu. I jak zmienisz żądania, wyjdzie na to, że jesteście niepoważni.
Jak dostaniemy kasę, to zaczniemy wypuszczać zakładników. Poczekaj, poczekaj, zastanówmy się. Jak kolega z kolegą. A nie możemy zrobić tak, że teraz weźmiecie okap, a przy okazji następnego napadu więcej kasy i wam się zbilansuje, a kuchnia będzie zrobiona? Nie. Mam takiego smyracza. O kurczę, nie masz pojęcia, na co patrzę. Ale piękny okap dla was znaleźli. Czy ty naprawdę myślisz, że zamiast okupu weźmiemy zwyczajny okap? Zwyczajny okap nie ma takich halogenów. Patrz i płacz. Celuj wyżej, to mi się przyda. Dobra, bierzemy. No, dobra decyzja. Ale pod warunkiem, że dorzucicie nam do tego jeszcze odkurzacz Bosch B400, wersję Blue Demon. To dobry sprzęt. Ty, weź dwa, jeden dla mnie, co? Idźże już. Niestety nie mamy tego na magazynie. Choroba. W zamian możemy dać żelazko Philips Power Turbo Clean. Słyszałeś? Takie z psiukaczem? Podwójnym. Parowym i wodnym, więc tak naprawdę oba są wodne, bo para to taka troszkę inna woda jest. To takie chcemy. Ale musicie dorzucić nam do tego jeszcze farelkę Colin Farrell Curus Edition. W kolorze Blue Metallic. Ale zaraz, do Blue Metallic jest dopłata. 199 zł i to jest oferta tu i teraz. Masz 3 sekundy, żeby zdecydować się na tą ofertę, bo inaczej jutro będziesz dopłacał. 3, 2... Dopłacę! A można było prościej! Ten weekend oferta specjalna. Płacisz za 5 przedmiotów, dostajesz 2.